Witam Was na kanale Dzieciaki testują i zapraszam Was dziś na recenzję przecudownej książki z serii Kocham ten film wydawnictwa Egmont, Piękna i Bestia, Disney Księżniczka. Cudowna seria, zresztą jak oglądacie nasze filmy, to wiecie, że ja uwielbiam tą serię i mamy z tej serii już troszkę książek, trochę Wam już zresztą ich pokazywałyśmy, więc możecie poszukać na naszym kanale. Przecudownie wydane są książki z tej serii, totalnie, absolutnie jakby wycięte z bajki. Piękna i Bestia. No, chyba nie muszę Wam mówić, o czym jest ta historia. Jest to historia o Belli i księciu zamienionym w bestię, na którego stara, zła czarownica rzuciła czar, zaczarowała go, rzuciła klątwę na jego zamek. No i tak się stało, że przypadkiem tata Belli, ojciec Belli, Maurycy, trafił do tego zamku w środku nocy, w środku lasu i bestia go uwięził. Później Bella pojechała mu na ratunek. Tutaj jeszcze jest wątek z Gastonem, ale jestem pewna, że znacie tą bajkę. Zobaczcie tylko, jak ona jest cudownie wydana. Te przepiękne, kolorowe ilustracje. No jestem oczarowana tą serią, ale mam dla Was tutaj jeszcze mały bonus, bo okazało się, że mam książkę Piękna i Bestia, też wydawnictwa Egmont, ale spójrzcie, to jeszcze jest dość stare logo. Nie wiem, czy tutaj jest rok wydania w tej książce, czy nie ma. Już jest dość sfatygowana, ale to jest naprawdę stara książka. Chciałam właśnie zobaczyć, nie ma roku wydania. O, spójrzcie na cenę. 80 tysięcy, czyli 8 zł już była też właśnie cena w tych złotówkach nowych, ale 80 tysięcy jeszcze ma cenę. Piękna i Bestia, ilustracje są bardzo podobne. Bella jest bardzo podobna, Maurycy jest prawdopodobnie identyczny. Jest ona tylko trochę dłuższa, jest tutaj więcej wątków. Na przykład w tej nowej, dużej nie ma tutaj wątku, jak bestia się kąpie. Prawdopodobnie czytałyśmy tą książkę już wiele razy i właśnie nie trafiłyśmy na ten wątek, ale jeszcze sprawdzę, aby się upewnić, czy na pewno nie ma kąpiącej się bestii. Nie, nie ma, bo tutaj już są na balu. Także no, nie da się ukryć, że ta książka jest o wiele piękniej wydana, mimo że podobnie są one stworzone, to jednak w tej ilustracje są o wiele, wiele, o, teraz możecie zobaczyć, ładniej wykonane, no ale nie ma co tutaj kryć. Ta po mojej prawej stronie książka, którą teraz kartkuję, ma dobre 20, jak nie więcej lat, więc musi się różnić trochę wydanie, aczkolwiek bardzo fajnie jest sobie te książki teraz porównać. Tincia uwielbia tą i tej w sumie nie bardzo czytamy, niedawno ją znalazłam, w ogóle odkryłam, że ją mamy. Więcej o książce Piękna i Bestia z serii Kocham ten film poczytacie na naszej stronie, w opisie do filmu będzie do niej link, ja Was tam bardzo gorąco zapraszam. Tam także jeszcze co nieco zdjęć porównawczych z tą lekturą, także zaglądajcie, subskrybujcie nas, polubcie na Facebooku, a ja Wam już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.